ruszamy z przebudową ulic Dibuła i Drobnera. Pierwszy etap to dokumentacja projektowa. Zadanie przede wszystkim polegało będzie na zmianie geometrii drogowej, która pozwoli na wydzielenie w centrum skrzyżowania dwóch nowych, bezpiecznych i komfortowych peronów przystankowych. Odpowiednie wydłużenie tych peronów spowoduje, że możliwe będzie zatrzymywanie się jednocześnie w tym samym kierunku dwóch pojazdów komunikacji zbiorowej. Przebudowa geometrii skrzyżowania pozwoli na przeniesienie przystanków autobusowych, które obecnie rozrzucone są po całym skrzyżowaniu dość daleko od siebie, w jedno centralne miejsce, co pozwoli zbudować swoisty węzeł przesiadkowy dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Zwiększy to przepustowość i płynność ruchu na skrzyżowaniu. Na przystankach zaprojektowano po 4 drzewa na każdym, trejarze wraz z pnączami. W sumie nasadzimy 19 drzew oraz tysiące krzewów, pnączy trafozdobnych. Wykonamy także ogrody deszczowe po wschodniej stronie ulicy Drobnera. Zajmiemy się istniejącą już zielenią, zwiększymy powierzchnię biologicznie czynną wokół istniejących drzew. Koszt całego zadania szacujemy na przeszło 50 milionów złotych. Realizacja ruszyłaby w roku 2025.